Chyba lubię działać pod presją czasu, bo jest 23:30 i to nagrywam. Witam Was i to jest podsumowanie daily. Cóż, to koniec daily, przynajmniej w tym roku. Nie wiem, jak to będzie dalej wyglądać. Znaczy, wiem, jak to będzie wyglądać w tym roku, ale to zaraz wyjaśnię. Lecę bez scenariusza, tak jak w każdym odcinku, więc generalnie to wszystko znowu będzie tutaj niepoukładane i będzie tak strasznie chaotycznie i jestem tego świadom. No ale taki jestem, że leniwy jestem i lubię działać po prostu czasu. Znaczy nie wiem, czy leniwy, czy nie leniwy, czy jest to wina mojego lenistwa, czy czegoś innego, tego, że na przykład od paru miesięcy z domu praktycznie nie wychodzę. Nie wiem, ale tak jest. Dobra, więc podsumujmy sobie te daily. Nagraliśmy 29 daily vlogów, stworzyliśmy Bawona, tego daily sezon drugiego, stworzyliśmy, to miało być odpowiedź na Ogro Challenge, stworzyliśmy Klimowy Banger 2, stworzyliśmy historię jakąś tam, na pewno, myślę, że ciekawą, w pewnych momentach nieciekawą. Takimi nieciekawymi momentami były momenty, w których nie wyrobiłem z odcinkiem, nie chciało mi się i tak dalej, to wtedy były troszeczkę problematyczne momenty. Ale chyba mi się wydaje, że mimo tego wyszedłem z nich jakoś tak ok. Wydaje mi się, że nawet ok z nich wyszedłem, no ale to nie wiem. Czyli przeglądam memy, przeglądam TikToka. To były te odcinki, które nagrywałem dlatego, że nie miałem nic innego. Nagrywam TikToka było dlatego, że klubowego bangera nie stworzyłem, więc klubowy banger miał być wcześniej. No cóż, ale tak wyszło jakoś i są momenty, w których jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyszło daily. No i są momenty, z których nie jestem do końca zadowolony, jak one wyszły. No i tak jest chyba w przypadku każdej rzeczy, jaką robimy w życiu. Czyli czasami nam się podoba, czasami nam się nie podoba, no ale niestety tak to wychodzi i nic z tym nie zrobimy. O, teledysk się skończył. No, teledysk się skończył. Jeden kozak. Jak wpadniecie na jakiś YouTuberze, to jest inspirowane troszeczkę, to pozdrawiam Was, bo oglądacie YouTube'a dłużej niż 3 lata i kojarzycie tą osobę, która powiedzmy robiła coś podobnego. Wracając do tematu, podobało mi się to daily, były momenty, w których nie podobało mi się ono, ale no cóż, no nic z tego nie zrobimy, nic z tym nie zmienimy, jest tak jak jest i no cóż, trudno się mówi. Ale i tak, że ja takie mówię, było fajnie. A w kwestii tego, co będzie w grudniu, to wspominałem już tam m.in. w odcinku, co będzie w grudniu. Co będzie w grudniu? Wspominałem tam też, że właśnie będziemy normalnie vloga prowadzić, więc jest taki kalendarz, powiedzmy, premier, nazwijmy to tak. No to w czwartek latuje pasta, którą nagraliśmy na daily vlogu, odcinek chyba 9. Jeżeli dobrze kojarzę, nie, 10. Na 10 daily vlogu było, jak nagrywam pasty i wtedy nagrywam tą pastę, no i właśnie ona się pojawi w ten czwartek. I następnie pojawi się w poniedziałek normalny vlog, który tam był nagrany jeszcze przed daily. No i następnie pojawi się, te kolejne vlogi się pojawią. Po kolei jakby. Postaram się też, żeby były pasty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A później będzie jeszcze jeden film w 2021. Chyba 4 stycznia. Chyba 4, nie pamiętam dokładnie, a nie chce mi się chodzić, sorry. Więc pojawi się jeszcze jeden film i później wjeżdżamy z troszeczkę taką reformą na kanale. Troszeczkę zmieniam po prostu prowadzenie tego vloga, Stefan Bąk vloga. Będzie to tam jakaś lekka zmiana, ale nie aż tak duża, że nie wiem, że to kompletnie inny vlog będzie, chociaż może trochę, na pewno będzie troszeczkę zmiany, będzie troszeczkę powiewu nowości, będzie troszeczkę inaczej to wyglądać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i ogólnie w mojej głowie pomysł mi też się podoba, więc to go realizuję w sumie. Nie wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć. Mogę Wam jedynie jeszcze podziękować za to, jak w licznych ilościach oglądaliście daily vloga, bo między innymi Klubowy Banger 2, on ma już 30 wyświetleń, a pojawił się, on się pojawił wczoraj. Bo jest pierwszy, jak to nagrywam, to on się pojawił wczoraj, ma 30 wyświetleń. Jakiś tam producenta pozdrawiam, co mi tam napisał. Bro, if you watch this film, we can work together, but your beats is good, but in one beat I listen, high frequency is not compressed, so this beat what which I listened is not best. Oh, you know,
nie wiem, chłop tego pewnie nie ogląda, nie wiem, czy to w ogóle pod bekę napisał, czy co, no ale cóż, no, tyle segmentu dla producenta, który chce ze mną współpracować. Dziękuję wam, że oglądacie te daily vlogi, bo to tworzę te vlogi dla was. Troszkę też dla siebie, bo to wiadomo, jakaś tam pamiątka jest i tak dalej. Miło mi się to tworzyło, chociaż w pewnych momentach nie było tak kolorowo. Gdybym miał osobę, która by mi montowała te vlogi, no to myślę, że totalnie na chillu. Ale ja musiałem się jednocześnie skupić na nagrywaniu, jak i na montowaniu. To było troszeczkę problematyczne właśnie w kwestii organizacyjnej, więc raczej nie zrealizuję kolejnego daily bez osoby, która będzie moim montażystą. To o tym mogę was zapewnić, że raczej nie stworzę tej vloga, przynajmniej tak długiego, czyli 30-dniowego, bez drugiej osoby, która by mi montowała te filmy. Powstanie trzeci sezon daily? Na to pytanie nie jestem aktualnie w stanie odpowiedzieć. A czy zakończy się drugi sezon? Nie do końca, dlatego że jest to podsumowanie daily, a nie finał daily. Jak pamiętacie, to w poprzednim sezonie, czyli w sezonie pierwszym daily, mieliśmy finał daily, czyli jadłem zupkę chińską, czyli hashtag KineVifonChallenge. Plan jest taki, że nie powiem wam kom, bo jest bardzo fajny, ciekawy na finał daily tego sezonu. Plan jest wstępnie na Sylwestra. A czy się uda go zrealizować w Sylwestra, no to nie wiem jeszcze. Pewnie was poinformuję w jakimś daily vlogu, czy uda mi się zrealizować po prostu w Sylwestra ten plan. Jeżeli się uda, to będzie bardzo fajnie. Dajcie ten... O, odkleiło się. Bo to służyło jako blenda, ponieważ światło musiałem rozproszyć. Bo jak włączę tą lampkę, to wtedy mi światło trochę świrowało. Ogólnie to trochę wcześniej śpirowało. Licznik prądu robi brrr. A na trzecim monitorze nic nie leci. Cóż, Bauman, z tego co chyba patrzyłem, on dalej chyba żyje. Nic nie widzę za oknem. Ale Bauman jeszcze tam żył parę godzin temu, więc raczej nie umarł sobie. Chyba że się kipnął. To wtedy leży i pewnie na story się pojawi. Jeżeli Bauman jakiegoś dnia umrze, no to pojawi się on na story. Jego śmierć zostanie odznaczona. Jakoś go upamiętnijmy, bo to jednak takie bardzo fajne podsumowanie troszeczkę też tego daily. Takie wiadomo, to nie jest takie podsumowanie, ale myślę, że właśnie taki na koniec daily było Instagram kontroli mój dzień bardzo fajnym pomysłem. Tam jest taka tablica, a nie jeszcze trochę pomysłów, ale tych pomysłów nie wykorzystam już w 2021. Będą jakieś dodatkowe materiały w grudniu, to akurat mogę raczej powiedzieć, że tak. Że będą jakieś tam dodatkowe materiały w grudniu, czyli dodatkowe, czyli oprócz vloga w poniedziałek i pasty w czwartek. Prawdopodobnie coś dodatkowego nagram, ale nie w tym tygodniu. Raczej mam stawę trzeci i czwarty tydzień grudnia, dlatego że miałbym troszkę luźniej w tych tygodniach, więc jeżeli już, to spodziewajcie się jakichś dodatkowych materiałów właśnie w drugiej połowie grudnia. Takie podsumowanie daily. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że oglądaliście, bo wiem, że jest taka grupa osób, która obejrzała chyba prawie wszystkie, więc bardzo was pozdrawiam tutaj z tego miejsca i dziękuję, że oglądacie, bo świadomość tego, że tworzę te daily vlogi nie tylko dla siebie, że je oglądam tylko, nie wiem, ja i nikt więcej, to fajnie, troszkę motywuje. No cóż, nie zarabiam i tworzę to pełni z pasji. Wszystko robiłem tylko wyłącznie z pasji. Nic na tym jeszcze nie zarabiam. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł na tym zarabiać i będę mógł, nie wiem, nie będę musiał chodzić do korpo smutnego i tak dalej. Cóż, dzięki wam bardzo za to, za ten miesiąc. Wspaniały miesiąc. W pewnym sensie. W pewnym sensie tragiczny, bo naprawdę nie było łatwo usiąść czasami do kompa i montować filmy. Nie było czasami łatwo, ale trzeba było się czasami zmuszać, czasami wrzucałem nie w tym dniu, który miał wlecieć, tylko w następnym. W teorii wtedy cofałem strefy czasowe, no ale to wiecie. I tak czy siak to się wyświetla w chyba, nie wiem, jakiejś strefie, ale no. Pięknie było, ale się skończyło. Wszystko to dobre kiedyś się kończy. I tak też jest z daily vlogiem. Jest tu strasznie ciepło. Naprawdę, odpaliłem kaloryfer i okna nie mogę otworzyć i tragedia jakaś jest. Nie polecam wam. A co tutaj leci? Fajny teledyski odpalił. To jest jeszcze jesień, a tu macie Travisa Goosebumps. No, dzięki wam za oglądanie. Widzimy się w czwartek, później w poniedziałek. Albo się już nigdy nie zobaczymy, bo nie wiem, spadnę z rowerka. Psychicznie się wykończy czy coś. Nie wiem. Dzięki, cześć. Włączyłbym to światło, ale nie mogę takiego fajnego zrobić przejścia. Niestety. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... JD, kurwę.